Jo, siemano, z tej strony Kacper, witam was na kanale Kacpero. Dzisiaj druga część skakania autami w BMG Drive, ale dzisiaj skaczemy z nieco takiej innej skoczni, jak widzicie. I drodzy widzowie, już nie mam lagów, bo w tamtym filmie były lagi, jak pamiętacie. Co ja właśnie zrobiłem? Nieważne, po prostu nic nie widzieliście. Ja wcale teraz nie skoczyłem. Nieważne. Dobra. Właśnie dzisiaj będziemy skakać autami. No, skakać, tak. Tak. Będziemy skakać autami. Jakimiś BMK-ami, na przykład taką jak tą, bo ona ładnie wygląda, ale jak ciemno w niej jest, to ja nie wiem. Dobra, jedziemy na długich światłach. Jedziemy na długich światłach. Ile skoczy? Dawajcie. Ile skoczy BMK? Ja obstawiam, że... Dobra, już mi się zapomniało. No po prostu teraz właśnie skoczyliśmy BM-ką. Chyba tam było 300 ileś? Na pewno 300 ileś. To teraz może Subaru, takim czerwonym, pięknym Subaru. Dobra. Drodzy widzowie, jedziemy właśnie tym pięknym Subaru. Tylko, że coś wydech nie działa, halo. Dobra, jedziemy. Jedziemy tym Subaru. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Ile skoczy, ile skoczy, ile skoczy. Ile skoczy. Uwaga. Jedzie 160 na godzinę. Uwaga, uwaga, uwaga. Zaczekajcie, to było. Czekajcie. Skoczył 390. Tak, 390 skoczył. Widzicie, jak się rozbił i nie gadaj, że do basenu trafi. No i do basenu trafił. My bierzemy jakieś sobie autko. Nie wiem, jakie by tu wziąć. Na przykład, niech będzie Dacia Logan, ale nie zwykła Dacia Logan. Bo uwaga, myślicie, że taka ona jest zwykła z takimi felgami? Otóż nie. Klikamy konfiguracja, teraz klikamy zapisz i klikamy to. Wczytaj. I uwaga, mamy bardzo dziwną dacie. Bardzo dziwna. Trzeba ją dużo razy zregenerować, wyjąć jej po prostu silnik. Czasami, bo bez silnika czasami jeździ. Po prostu chyba trzeba jej wyjąć to o il coś, tak? Halo. Ej, dobra, bo ja w końcu nie wiem, co trzeba jej wyjąć. To o il jest, dobra, jest. A, navigator, horn. Może airbag, to coś. To nie, airbaga nie trzeba. A może trzeba zmienić na fuel tank, a nie na diesel. O tak, trzeba było, dobra. A czy będzie puszczać? O, zobaczcie, jaki puszcza dymik. O, dobry dymik. I to jest najdziwniejsze w niej, że ona ma materac. I ma taką dziwną nawigację. Taką bardzo dziwną. Uwaga, ona ba. Czy nam zwiało materac? Naprawdę? Zwiało nam materac. Nie, no 180 się skoczyła. Słabo, słabo. Słabo, ta dacia się nie popisała. Nie popisała się ta dacia. Klikamy sobie teraz pojazdy. Ja się czuję, jak ja bym opowiadał poradnik, ale dobra, po prostu nie zwracajcie na to uwagi. Teraz właśnie jedziemy jamnikiem, takim Fiat Jamnik, można by to powiedzieć. Takim Fiatem Jamnikiem jedziemy. Właśnie takim FSO, pięknym, z tyłu. Teraz ten i jedziemy. O, silnik pęknie zaraz. Lub się ten. Chyba tak? Czyli ja to się nie znam. Bo w ogóle nie to, że się nie znam, tylko ile on skoczy.
Aha, słabo skoczył. Chyba 170, ale ja po prostu się nie znam na tym, kończąc temat. Po prostu się nie znam, po prostu jak na przykład za ile wybuchnie silnik, na przykład takie coś, to na tym akurat to się nie znam. Ale jamnik słabo skacze, słabo jamnik skacze, więc można by powiedzieć, że to słabo skacze. No, tak słabo. Oczywiście nasza BMWica, ale uwaga, uwaga, to nie będzie zwykła BMWica. To będzie po liftingu. Ale nam zacina. O Jezus. Ale mi teraz ścina trochę. Trochę mi teraz ścina, drodzy widzowie. Ale ona to wolna jest. Myślałem, że naprawdę szybsza będzie. Tak. Na serio to myślałem, że tak szybko. Trochę szybsza myślałem, że będzie. U nas skoczy słabiej niż Jamik. Albo i nie. Albo i dawaj 300. Jest! No, dużo skoczyła. Drodzy widzowie. Chyba nie pamiętam, ile to było. Nie pamiętam. Dobra. Teraz przechodzimy do Polonezy. Zika FPS. Dobra, nieważne. Bierzemy sobie tego. Otóż dziwnego poloneza, takiego dziwnego, wersja dziwaczna trochę, taka czarna wersja, można by powiedzieć. I bardzo mi się podoba ta kierownica, ten model kierownicy, bardzo mi się podoba. Ta Nomi, czy jak tam to się nazywa. I ten polonez jest, no, trochę wolny. Ale jest taki jeden polonez, nie? Co jedzie chyba 200 maksymalnie na godzinę. Na tej skoczni taki jeden polonez. O, ten to słabo skoczył. Co on skoczył? Chyba dotarł do 370 dotarł. Taki jeden polonez lub do 470. Nie pamiętam już, bo ja po prostu nie pamiętam. I jest nasza Ibis Shu Saga, taka wersja, można by powiedzieć, terenówka, bardziej dla offroadów. Dobra, słuchajcie, mam taki pomysł. Jezus, ta Ibis Shu Saga taka dziwna jest. Jakaś taka dziwne szyby ma. Bardzo dziwne szyby ma po prostu. I no, bardzo dziwne szyby, takie, no, nienaturalne. Można by tak powiedzieć i naprawdę tak słabo. Dobra, idziemy teraz tą Ibiszu Sagę przetestować na. Uwaga, klikamy, jasna to wolna. Klikamy, uwaga, uwaga, co mi się wylosuje. Znaczy nie to, że wylosuje, nie w takim sensie, tylko po prostu co kliknę. No. Włochy kliknąłem i tam przetestujemy tego offroada. O Jezus. Ile ten film trwa? O Jezus, już 8 minut. A to w sumie to dużo trwa. Wy jakby nie widzicie, wy widzicie tylko ten ekran, tą policję. Wy widzicie, nie? Chyba wy tylko to widzicie. No chyba, że widzicie teraz. No nie wiem. Mi się wydaje, że widzicie teraz właśnie taką policję i tam. What the hell? Dobra, nieważne, 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 nieważne. Dobra. Co by mogłoby. O, już nam się wczytało. Piękne. O Jezus, jak nam ścina. O Jezu. O Jezus. Włochy to niedobry pomysł. Włochy to niedobry pomysł. Zacięła mi się kamera. O nie. Włochy to niedobry pomysł. Nie, o nie. Teraz będzie chyba tak. Będzie nam lagować grę. Chyba. Bo ja jakby chciałbym wam. Nie, właśnie będzie nam lagować grę. Ja chciałbym wam pokazać, ale ja gram na kierownicy, nie? Ja na kierownicy gram, tylko. Dlaczego nie chcę wam tego pokazać? Bo po prostu. No. Jakby wam to wytłumaczyć?
Po prostu coś kamerka mi. Coś. Pamiętacie tamtego live'a z kamerką? Pamiętacie tamtego live'a z kamerką, nie? Takiego live'a wiecie. Takie odcinki z kamerką, to mi się nie wiem dlaczego, ale zepsuła kamerka i no właśnie nie wiem, co się dzieje. Piszcie w komentarzach, co chcecie, żebym nagrywał. Shortsy wolicie? Czy wolicie, żebym na przykład nagrywał odcinki takie o Simple Car Crash, FR Legends, Car Dealership Tycoon, czy BMG Drive? To wasza odpowiedź. Czekam na waszą odpowiedź. No. O nie. Nie gadajcie, że ta mapa też tam będzie się zaczynać. Chyba raczej. O nie. Albo i nie. W ogóle. Zmarnowaliśmy ogólnie 2 minuty na to, żeby nam mapa się wczytała. Bo jakby wiecie, BMG Drive to duża gra, nie? Więc wiecie po prostu, co się dzieje, nie? Wolno wam się wczytuje. No po prostu wiecie, jak to jest z BMG Drive. No, nie wiem, dlaczego nie widzicie licznika. Ale o takie pytania proszę mnie nie pytać. Nie wiem dlaczego widzicie właśnie taką połowę licznika, nie? Licznika takiego, nie to, że takiego. O jaki licznik mi chodzi? No tam gdzieś się pokazuje, ile kilometrów na godzinę, nie? To tam jest przecięty. Ale zobaczcie, jak tu pięknie. Zobaczcie, jak tu pięknie, nie? Tajbiszu Saga. Ej, dlaczego teraz szyby są takie inne? Chyba na tamtej mapie to nie działało. Ale zobaczcie, jakie piękne krajobrazy tutaj są, nie? I tą Ibiszu Sagą. Co teraz właśnie się sta. Dobra, nie mam pytań. Właśnie widzicie, co teraz. Właśnie tą Ibiszą Sagą możecie tak zasuwać. No nie. Znowu. No kurde, dobra. Jedziemy po prostu prosto przed siebie. Nie patrzę się na żadne zakręty. Po prostu jedziemy z pierwszoosobowej kamery. No nie, no naprawdę. No nie, no i zakrzywiony zdezak. Co ja właśnie powiedziałem? Dobra, nie wiem. Trzeba zderzak zdemontować. A, wiecie co, drodzy widzowie, może sobie zrobimy jedną rozbiórkę zaraz, tylko trzeba bardziej to auto zniszczyć. To teraz zamiast tam, pojedziemy tam. No nie. No i musimy się gdzieś rozbić. Tylko ja mam tak, że ja nie umiem się rozbić. Nie umiem. To trochę jest nienormalne, wiem, ale nie wiem dlaczego, ale ja nie umiem się rozbić. Ja zawsze muszę starannie jechać. Tak, starannie, na pewno. Dobra. Na przykład teraz to było starannie, prawda? Prawda? I wcale nie wykrzywiło mi się koło. Wcale. Wcalutko. Dobra. Nie wiem, czy was zanudzam, czy was nie zanudzam. Ale bierzemy ciekawszą mapę. Ciekawszą. No, derby takie ewolucyjne. Co ja właśnie powiedziałem? Dobra, nie wiem, ile to trwa. Już 14 minut. Dobra, myślę, że jeszcze ta mapa i tylko. No, myślę, że ta mapa. I no myślę, że koniec odcinka. Jeszcze ta mapa i. O. Myślę, że. No i koniec odcinka raczej, bo co? Bo co was będę zanudzał? Dobra. Klikamy pojazdy. Klikamy. Aj nie, dobra. Bierzemy, uwaga, bierzemy Ibiszu Pessimę. Bardzo lubię to.
Nauka jazdy? Naprawdę? A co to w ogóle ta nauka jazdy jest? Dlaczego tam na szybach są? Dlaczego ta Beslima jest biała? Dobra, nie wiem po. Aha! Dobra, nie. Dobra, po prostu jedziemy Rolls-Royce'em. Nic nie widzieliście. Wcale białej Beslimy nie widzieliście, wcale. Więc teraz jedziemy Rolls-Royce'em. Rolls-Royce. No, trochę szybki jest. Trochę. Ale takie jedno auto jest szybsze od niego. To Bitron. Bitron. Ileś. Ja wam zaraz pokażę, ile ten Bitron jedzie. Tutaj do. Tam rozwalimy się na tamtych górkach. I zobaczymy. Tak. Właśnie Rolls-Royce jechał 150 na godzinę. Prawda? No. I tak się rozbił. Ale uwaga, uwaga. Bierzemy teraz Bitroena. Takiego, to jest podróbka Citroena. Taka podróbka, nie? Taka podróbka trochę to jest. Ale on bardzo szybko jedzie. Chcecie zobaczyć? Chcecie zobaczyć, jaką on ma turbinę szybką? To się przekonajcie. Widzicie? Już stówę przekroczył. Już. 200 jedzie. 300. Jezus Maria! Jak on się pięknie rozbił! Jeszcze raz muszę nim skoczyć, tylko trochę wolniej teraz. Będziemy jechali. Dobra. Nie, teraz nie dotykam kierownicy, nie dotykam. Nie dotykam, ja wam przysięgam. Teraz nie dotykam kierownicy. I widzę, że. Dobra, muszę przejąć kontrolę. Dobra. Właśnie teraz jedziemy. Prosto, nie dotykam kierownicy i to samo skręca. A. Nie wiedziałem, że to w powietrze wyleci. Dobra, nieważne, nic nie widzieliście. Właśnie teraz, tylko nie wiem, dlaczego tu pisze Dorito, bardzo mi się to nie podoba. Bo to trochę nie pasuje po prostu. Naprawdę, rozbił się. Dobra, ale pierwszoosobowa kamerka w Bitronie jest bardzo piękna. Bardzo piękna. O, jest górka! Jest górka! Dlaczego ja tak. A, mam cię, Bitronie! Dobra, myślę, że to koniec odcinka. Ja was żegnam. Życzę wam miłego dnia. Nie wiem. Żegna was właśnie. Oto ten Doritos. Dobra, to ja was żegnam i pa.